Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 98. odcinek z grą Car Mechanic Simulator 2018. W poprzednim odcinku zmasakrowałem Lotusa, a właściwie zmasakrowałem jego skrzynię biegów. Mam tutaj dwa samochody do przygotowania, ale dzisiaj nie będę tego robić. Zrobimy sobie misję fabularną. To są jakieś tutaj autka Waldhorn, czyli autka nielicencjonowana, ale z oryginalnej wersji gry. Są jakieś nawiązania, jakieś wariacje na temat aut, które jeżdżą po drogach, takie jakieś składaki. Nie wiem, czy jest takie tutaj, nie wiem, czy widzicie takie odbicie, ja już to dawno widziałem, tak jakby tutaj jakiś śnieg został, czy coś takiego, takie zawsze mam wrażenie. Coś się wylało. Dobra, zróbmy zatem zlecenie, bo tu nie ma jakichś fajnych, prostych zleceń, więc robimy Smitha 1500. Zobaczymy, co tutaj jest do zrobienia. O, na pewno nadwozie. Ja takiego Smitha nawet zrobiłem, pomarańczowego. A właśnie kupiłem tego Grata. Gość, który go sprzedawał, powiedział, że brakuje w nim kilku części. Miał poczucie humoru. Cena była do przyjęcia, więc korzystałem. Skompletuj wszystko i zrób co trzeba. Wymień olej, spuść stary oraz wlej nowy. Pomaluj kolorem fabrycznym. Świetnie. No na pewno trzeba będzie nadwozie zrobić. A jak tam z silnikiem? O, silnik wydaje się kompletny. Więc zobaczmy na listę w takim razie. Tak, to jest bardzo proste zadanie, bo tylko bawimy się w dokupywanie części karoserii. No dobra, na pewno prawe drzwi, lewe drzwi, błotniki, przednie, tylne, tylny zderzak, a potem będziemy się martwić, i przedni zderzak, dobra. Kupujemy zatem. Myślałem, że te kolejne, wiecie, misje fabularne będą coraz trudniejsze, a tutaj widzę, że mam taki oddech po prostu po ostatnim odcinku, w którym trzeba było jakby rozebrać cały silnik. Tutaj mamy jakby trochę chyba łatwiej, ale tutaj jeszcze nie mów hopki, wiecie. Na pewno tutaj trzeba te błotniki, zderzaki i drzwi chyba nie kupiłem, nie? Dobra. Najpierw to, co zauważyłem, potem będziemy się martwić. No tak, jak zapomniałem, jak są drzwi, to i lusterka trzeba kupić. I szybę do drzwi. Dobra. Tylna szyba. Tylnej szyby też nie ma. Dobra. Mounting. Środek jest kompletny, tutaj wnętrze jak najbardziej. Zobaczmy zatem. Bardzo ładnie. Musimy olej i pomalować kolorem fabrycznym. No dobra. Muszę tylko się cofnąć do przodu. Ciach na podnośnik pierwszy. Pospieszyłem.
Okej. Czy tu na pewno jest wszystko? Jest wszystko, dobra. Do lakierni. I tu jest kolor fabryczny. Właśnie nie wiem, czy tutaj... A zróbmy go białego. Mam nadzieję, że to będzie już zaliczone. Zróbmy sobie... Właśnie to nie wiem, czy to ono rozróżnia... Wcześniej nie rozróżniał koloru fabrycznego od koloru nadwozia, więc... No, to jest chyba wszystko zrobione. Możemy sobie co najwyżej zrobić jakieś fajne zdjęcie. A zróbmy może z wnętrza, bo jeszcze chyba takiej miniaturki nie miałem wcześniej. Nie, no miałem, ale z pierwszych odcinków to może nie, może jakoś... aparat, proszę bardzo. Głębia ostrości, F1. Nie, to jest wysokość. To jest odległość. To jest chyba... Nie, to jest uchylenie, a to jest... O, głębia. No, taka zabawa. Słabe to zdjęcie wyjdzie. No bo słaby samochód. Dobra. Kończę zlecenie. A, jeszcze brakuje przedniej tablicy rejestracyjnej. Ja tu miałem jakieś tablice chyba z jakiegoś innego samochodu. Te... No widzicie, przydały się tablice do czegoś. Proszę bardzo. Świetnie, otrzymałem... A, mam skrzynię biegów jeszcze starą. Skrzynię! Czy będzie mapa? Jest! Super! Udało się! Tu są fajne części, bo jest palec rozdzielacza. No, miska to może bardziej egzotik, ale... Świetnie, mapy shop dawno nie było. Dobra, i teraz pytanie. Skoro mamy 7 minut, to może by tak jeszcze zrobić sobie... Właśnie nie wiem, czy robić kolejne zlecenie fabularne, jak myślicie. Ryzykujemy? Dobra, ryzykujemy. Mógłbym wziąć jakieś proste zlecenie, które jakby nic... Ale patrzcie, jaki piękny samochodzik. No, ten to jest super, tylko jest niekompletny silnik. Totalnie. Zupełnie, absolutnie. A więc, dobra. Ale tutaj... Piękny, piękny kolorek i w ogóle super on wygląda, ten samochód. Darley Custom. Nie wiem, ale mi się on podoba. Dobra. Rozumiem, że muszę wymienić się. Wiecie, muszę zrobić? Muszę na pewno ściągnąć skrzynię biegów i weźmiemy go na warsztat. Znaczy i wyciągnę po prostu silnik, nie? Myślę, że tu będziemy się bawić chyba tylko silnikiem. Voilà. Dobra. Auto jest mocno zdekompletowane, więc należałoby tutaj jeszcze troszeczkę się pobawić. Zobaczmy w takim razie. No będę kupował po kolei części.
Zobaczmy. V8 HV. Tłoki. Najpierw może zacznijmy od tłoków, podporę. 5 tłoków, 3 podpory. Pompa wspomagania V8. OPR, pompa wspomagania V8, mamy to. Weźmiemy sobie zatem pokrywa stopy 5 sztuk. Podpora. A pierścienie tłokowe 5 sztuk. Podpora. Gdzie jest ta podpora? A tu są, dobra. Chyba 3 sztuki były, prawda? I tłoki. 5 sztuk. Dobra, najpierw to. Dobra, miska olejowa V8 HV. Oj, coś nie tak kupiłem chyba. Pompa wspomagania V8. A co ja kupiłem? I głowica V8 HV. Pompa wspomagania V8. Wydawało mi się, że to kupiłem, ale mogłem się pomylić. Chyba tak, chyba się pomyliłem. Miska olejowa. Chyba była ta V8 HV. Głowica. Dobra, będą popychacze. Ale spokojnie, najpierw chcę tutaj, wiecie, sobie to ładnie ułożyć. Już powinienem odwrócić, ale okej, dobra. Niech to pójdzie tak. Jeszcze jedną głowicę i zaraz odwracamy. I zaraz się przyjrzymy temu wszystkiemu. Raz się składało, że ona by z zamkniętymi oczami, no ale... Jej, a czemu mi się to tak... Dobra. Kolektor pokrywa rozrządu, alternator. Kolektor dolotowy, dwa gaźniki. Dobra. Dźwignię, weźmy sobie 8816. Następnie klipsy, to były dwie sztuki B. Będę potrzebował kopułki. Thank you.
Proszę bardzo. Następnie na pewno świece 8 sztuk i popychacze. O, pokrywa rozrządu. Popychacze. Weźmy sobie świece 8 sztuk. Kolektor. Na dwa gaźniki, nie? I potrzebujemy dwa gaźniki. To byłoby to, prawda? Jak dwa gaźniki, to filtr powietrza na dwa gaźniki. O. Jakaś tam podstawa. I jakaś pokrywa. Pokrywa. Tylko podstawy nie mam. Dobra, to gdzieś będzie wyżej. O, obudowa to się nazywało. Dobra. Dobra, zmontuję to, co znalazłem. Będziemy się martwić dalej. Super. Kolektor. Mam sobie świecę założyć. Popychacze. Dobra, pokrywa głowicy V8 OHV, ale to spokojnie. Dobra. Kopułka i spinki, eklipsy. Dobra. Pokrywa głowicy V8 OHV za chwilę.
Przewody V8. Pompa wody, koło pasowe. Dobra. Pompa, może pokrywa najpierw, pokrywa głowicy. Typ B, typ A. Przewody V8. Pompa wody. Tam coś jeszcze było. Koło pasowe. Dobra. I lecimy. Dobra, przewody założone. Świetnie, koło pasowe jest, jest. Pompa wody jest, jest. Zostaje mi tylko rolka pompy wody, pasek klinowy V8 HV. Typ A, typ B pewnie będzie w ten sposób. Rolka pompy wody. I śmigło, czyli wentylator. Super, zrobione. Silniczek ładnie no, mamy tutaj złożony. Mogę go ściągnąć, założyć. Zobaczmy tutaj w opisówkę, bo ja nie sprawdzałem. O czymś zapomniałem. Serwo hamulcowe jeszcze muszę. Serwo, akumulator. Świetnie. Dobra. Tam nie spuszczałem oleju, bo przecież nie było miski, więc więc po cóż to, nie? Akumulator tu zawsze mam, jeden się ładuje, jeden mam w zapasie też tutaj w moim tutaj schowku. Serwo kupię. I to powinno być wszystko. Zobaczmy na listę. Jest na zielono, jest na zielono. Wszystko się udało ładnie złożyć. Olej wymieniony. Dokończę tylko tutaj samochód, czyli założę skrzynię. Wał i to wszystko, nie? I rozrusznik. No. Super. Dobra, może by tak zrobić jakieś fajne ujęcie. Nie miałem nigdy takiego ujęcia z góry, nie? Przynajmniej sobie nie przypominam, by coś takiego zrobić. Weźmy tą głębię, bo to mnie wkurza.
Nieźle, nie? Piękna sprawa. Podoba mi się. Tylko, że muszę pamiętać, że mam tutaj... Kurczę. Tak bym musiał zrobić chyba, żeby się jeszcze numer zmieścił. No dobra, ale popróbować można różne ujęcia. Któreś tam wybiorę. Dobra. Zlecenie wykonane. Są pieniądze. Nie dostałem żadnej nagrody. Ale to nic. Sobie tutaj tylko przejdę. Z akumulator sobie z powrotem. Żeby był porządek, to sobie tutaj zamontuję. Co prawda on jest naładowany, ale lubię jak zawsze jest jakiś akumulator. Dobra, słuchajcie. To będzie na tyle, ale wybierzemy się do szopy. Skoro mam tę szopę, to czemu by nie? Będą jakieś samochody do naprawienia. Na pewno je wezmę. Jeżeli będzie coś nowego, no to będzie to w kolejnym odcinku. A jeżeli nie, no to wyląduję na parkingu albo zrobię sobie to poza odcinkami. Proszę bardzo. Może najpierw się przyjrzę, co jest tutaj. Jakaś bala siana. Biorę te części, bo zawsze można je potem sprzedać. Patrzcie, nawet nie wiedziałem, że można skrzynię znaleźć. Ale numer. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Super. Skrzynia w skrzyni, można powiedzieć. Incepcja. Ale śmieszny zbiornik paliwa. Dobra, tutaj mamy Mustanga jakiegoś. Znaczy podróbkę Mustanga, Salem, Spectre, Fastback. Dobra, trafia. Ja sobie na do garażu. Wyremontuję. Tak, tą gazówkę również poproszę. Ja oczywiście żartuję. Stereczko. Napinacz chyba nie biorę, bo chyba go się nie da naprawić. To jest... To jest samochód, który... Tempest Magnum SC550. Ale ja Tempest Magnum miałem, prawda? Zobaczmy w którym odcinku. Miałem 31. Dobra, biorę to auto. Tak. Do garażu. Jeszcze chyba jest miejsce. Dobra. Sakura Moon, osłona do rządu, biorę. No tu wiadomo co to jest, Salem Flamo. Tak. O, jeszcze się zmieścił, dobra. Mam co robić, trochę jest roboty. Trzy samochody złożyć. Dobra, szybnie naprawię, nie biorę.
Dobra, no całkiem, całkiem. No nie ma nowego samochodu niestety. Część. Ale jestem zadowolony. Dobra, wracamy do garażu. No, otwieraj się. Coś tak taki nieskory. Mam nadzieję, że się nie wywali. Ale tylko raz mi się wykrzaczył. Więc nie powinno mieć to miejsca. Świetnie. No zobaczcie, jest trochę. O Jezu, jest trochę do naprawienia, trochę zacina na początku. Ale fajnie, fajnie. Może sobie tutaj ponaprawiam. Może jeszcze zrobię tutaj. Muli, bo jest dużo części. Dobra. Dobra, naprawione. Ja wezmę tą skrzynkę, na razie sobie przeniosę, żeby mi się ona nie usunęła. No coś tam się nie udało naprawić, no trudno. Takie życie. Sprzedaj części. Start. Jakieś pieniążki wpadły. O, z powrotem skrzynka, gdzie ona jest? Jest. Zobaczmy, czy coś się uda. Zastanawiam się, czy ja nie sprzedałem czasami tych części. O, niestety. Tak, ja chyba przez pomyłkę sprzedałem, kurczę, przedmioty ze skrzynki. Prawda? Zrobiłem to, nie? Czy to one są tutaj? Nie, one chyba są tutaj. Dobra. Okej. Okay. Szkoda, że mapy nie znalazłem w shopie. Mapy do kolejnej shopy, no ale trudno się mówi. To na tyle w tym odcinku. W kolejnym myślę, że skupimy się na jednym z tych dwóch autek. Może byśmy zrobili Bornholma. Bornholma. O, Grand. Grand Mojave, czy Mojave. Dobra. A więc do następnego odcinka. Cześć.